Tegoroczne Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek 3 września i potrwa 3 dni. W jego trakcie zaplanowano aż 600 paneli tematycznych. Największe wydarzenie tego typu w tej części Europy, które przyciąga dużą rzeszę ciekawych postaci ze świata polityki, biznesu, gospodarki, ale też ze świata samorządu, nauki i wszystkich innych pobocznych gałęzi naszego życia publicznego, społecznego, no to powoduje, że to jest gigantyczna płaszczyzna do dyskusji, do wyznaczania nowych trendów, nowych kierunków. Wśród podejmowanych tematów będą m.in. cyberbezpieczeństwo, ochrona zdrowia czy sztuczna inteligencja. W tym roku na Dolny Śląsk przyjedzie kilka tysięcy uczestników forum. Są obecni przedstawiciele rządów, głowy państw, przedstawiciele biznesu, przedstawiciele nauki, gdzie mamy możliwość spotkać się bezpośrednio, porozmawiać, wymienić poglądy, nawiązać kontakt i współpracę. To już jest chyba najważniejszy element tego forum. To, że jesteśmy tam fizycznie, że możemy porozmawiać, możemy posłuchać ekspertów, możemy wymienić swoje opinie. W Karpaczu forum ekonomiczne odbędzie się po raz czwarty. To będziemy stawiać w tym roku na pokazanie innowacji, czyli tej części Doliny Krzemowej, o której mówimy w kontekście Dolnego Śląska. Ja przypomnę, że Dolny Śląsk jest taką stolicą startupową Polski, ponieważ aż 28 firm technologicznych i innowacyjnych pochodzi właśnie z tego regionu. Będziemy mieli robota Xpery i wiele innych innowacji, przede wszystkim z branży gastronomicznej. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z miastem Karpacz i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.